To są ludzie, którzy są znani w całej Polsce i poza Polską. Z tego się bardzo cieszymy, bo są też takim pewnym znakiem, co was czeka, jeżeli będziecie bardzo dobrze się uczyć, dobrze studiować. Świat stoi przed wami. Dzisiaj mamy są na spotkaniu naszego absolwenta drugiego liceum, pana Roberta Kozyrę, którego doskonale znacie. Witamy go bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć przede wszystkim, że ja jestem przykładem na to, że w życiu można osiągnąć wszystko, bez względu na to, skąd się pochodzi. Ja pamiętam, jak studiowałem w Poznaniu. Moi koledzy z Poznania mówili pogardliwie o mnie, chłopiec z Koszalinka. Ale w życiu udało mi się osiągnąć dużo więcej niż tym synom prawników i lekarzy z Poznania. I chciałem was również ośmielić, żebyście nie myśleli nigdy, że miejsce, z którego pochodzicie, małe, fajne miasto nad morzem, jest jakąś waszą kulą u nogi, wręcz przeciwnie. To jest wasza szansa, bo tak naprawdę wszystko jest w was. Nie można przejść przez życie biernie, musicie być proaktywni w tym, jak zdobywacie wiedzę, jak potem będziecie chcieli studiować, jak będziecie chcieli zdobyć pracę, bo tak naprawdę nic w życiu nie przechodzi samo. Wy mnie w większości znacie i kojarzycie z programu TVN Mam Talent, ale tak naprawdę moje życie zawodowe i to, co osiągnąłem i to, co zrobiłem, z czego jestem dumny, to też zrobiłem Radio Z jako ogólnopolską markę. Miałem 26 lat, kiedy zacząłem tą firmą kierować. No i teraz pokażemy, jak się walczy o życie. Chcesz być dziennikarką? Spróbujmy zrobić ze mną grę. Dobra. Ja widzę, że Natalia potrzebuje chwili, żeby Natalię ośmielić. Tutaj nikt nie będzie Natalii zabijał. Brawa do Natalii. To co najbardziej podobało się panu w tej szkole? Standardowe pytanie na zgrzewkę. Co mi się podobało w tej szkole? Powiem wam szczerze, podobał mi się w pewnym sensie luz tutaj, chociaż mieliśmy takiego dyrektora, który był w pewnym sensie zamordystą, ale ja byłem przewodniczącym samorządu szkolnego. Powiem szczerze, bardzo mi się stawiałem. Jak on powiedział, że nie można czegoś zrobić, ja mówiłem, że jednak chciałbym coś zrobić, negocjowałem z nim. Podobali mi się te ludzie przede wszystkim, z którymi miałem kontakt, ale tak naprawdę dzisiaj to, jakim człowiekiem jestem, w dużej mierze zawdzięczam dwóm nauczycielom, których wymieniłem, pani od polskiego i pani od angielskiego. Za to jestem im wdzięczny i był fantastyczny. Nie jest źle. Oczywiście, że tak, dlatego że przecież skończyłem tutaj swoją edukację, kiedy miałem 18-19 lat i tak naprawdę tu się ukształtowałem jako człowiek. Tutaj nauczyciele pozwolili mi się otworzyć i tu mam nadzieję, że nauczyciele to robią. Tu nauczyciele pozwolili mi się otworzyć, pozwolili mi być sobą i pozwolili mi też eksperymentować tutaj. Pamiętam kiedyś, jak byłem w trzeciej klasie liceum i w godzinie wiosny, to ja tutaj do tej sali, która była salą gimnastyczną, związałem pół teatru bałtyckiego. Poprosiłem ich, żeby wypożyczyli mi dekoracje i zrobiliśmy tutaj, zmieniliśmy tu na jeden dzień tą salę w taką baśniową krainę. Pamiętam, był wybieg, były modelki, zrobiliśmy pokaz modu. Było miło i fajnie, ale wtedy to były takie rzeczy, które były właściwie nieożywne, dyrektor się budował, ale ja wynegocjowałem z tym, że to jest ważne. Tak, tutaj nauczyłem się otwartości i walczenia o siebie. Jak
ja mam poczucie wartości. No nie będę jakimś kandydatem, który będzie udawał, że nie, że nie udało mi się coś zrobić, jestem małym rzeczkiem. No zresztą gdybym tak uważał, to nigdy bym się nie przebił do Madonny.